Magda Żakowska, witam i zapraszam na najświeższe prognozy, w których przeważa słońce i coraz wyższa temperatura, także w nocy będzie cieplej. Nad stabilną pogodą czuwa wyż, którego centrum znajduje się nad środkowym Bałtykiem. To ten układ skieruje do Polski ciepłe i suche powietrze. To wilgotne odsunęło się nad regiony południowe i zachodnie kontynentu. W nocy przeważać będzie zachmurzenie małe, a niebo w wielu regionach będzie też bezchmurne. Jedynie na Pomorzu i na Mazurach mogą tworzyć się lokalne mgły. Nad ranem temperatura spadnie do 10 lub 8 stopni, chłodniej będzie na Podkarpaciu, w górach i miejscami na Pomorzu. Również jutro dużo słońca, a nawet bezchmurne niebo. Więcej chmur tylko na Podkarpaciu, tam może przelotnie pokropić. Na południowym wschodzie i na wybrzeżu będzie około 17-18 stopni, w regionach zachodnich 22-23 stopnie. Zarówno wieczorem, jak i w nocy na Kujawach i Pomorzu będzie bardzo pogodnie, nawet bezchmurnie. Nad ranem na północy województwa mogą tworzyć się mgły. Temperatura spadnie nad ranem do 9 lub 8 stopni. Jutro dużo słońca, nawet bezchmurne będzie sobotnie popołudnie. Na termometrach średnio 22 stopnie, ale w wielu miejscach temperatura maksymalna może być znacznie wyższa. Ciśnienie waha się, jutro będzie 1012 hektopaskali. W niedzielę dużo słońca i ciepło. W niedzielne popołudnie będzie około 22-23 stopni. Także początek przyszłego tygodnia przywita nas słońcem i przyjemną temperaturą. We wtorek bez zmian, zachmurzenie małe, chwilami umiarkowane. W nocy 10, a nawet 12 stopni, we wtorkowe popołudnie również bardzo ciepło, bo na termometrach zobaczymy około 23 stopni. A przy takich prognozach nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Państwu udanego weekendu. Do zobaczenia tuż po wieczornym wydaniu zbliżeń.